Rośliny i owady wchodzą w liczne interakcje. Jedną z konsekwencji takich interakcji jest powstawanie galasów. Mimo powszechnego ich występowania, mechanizm powstawania galasów wciąż jest jednak słabo poznany. Niewiele wiemy także o ich wpływie na funkcjonowanie roślin gospodarzy. W Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk również prowadzone są badania galasów występujących na roślinach drzewiastych. Wyniki tych badań umożliwiły odpowiedzenie na wiele interesujących pytań. Czy w obrębie korony drzewa galasy rozmieszczone są równomiernie? Od jakich czynników zależy miejsce występowania galasu na powierzchni liści? Czy występowanie galasów na liściach wpływa na cechy anatomiczne i chemizm liści? Czy liście, na których występują galasy, są chętniej odwiedzane przez inne owady? Zapraszam do zapoznania się z odpowiedziami na te pytania, których udzieli współautor publikacji powstałych w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Rośliny i owady pozostają ze sobą w stałych relacjach. Owady stanowią bardzo liczną grupę bezkręgowców. Opisanych jest około 2 miliony gatunków, a niektóre szacunki mówią, że może być ich nawet 30 milionów. Z czego w Polsce spotkać możemy około 30 tysięcy gatunków owadów. Liczba gatunków roślin jest znacznie mniejsza. Roślin naczyniowych opisano nieco ponad 300 tysięcy gatunków. I owady wchodzą z tymi roślinami w najróżniejsze interakcje. Najbardziej znany jest udział owadów w zapylaniu roślin, na przykład przez pszczoły. Są też owady, które rozsiewają nasiona, na przykład mrówki roznoszą nasiona fiołków. Owady mogą zajmować różne poziomy troficzne łańcucha pokarmowego, ale przeważającej liczbie są gatunkami roślinożernymi i mogą korzystać praktycznie z wszystkich organów roślin i tkanek roślin. Jednym z najbardziej fascynujących sposobów wykorzystania roślin przez owady jest tworzenie galasów. Co to jest ten galas? Otóż jest to, inaczej mówiąc, wyrośla, która w klasycznym ujęciu dotyczy wszelkiego rodzaju wyrośli na roślinach powodowanych przez wirusy, bakterie, grzyby, owady, roztocze czy nicienie. Obecnie jednak nazwę galasy najczęściej ogranicza się do tworów powstałych w wyniku działania stawonogów, czyli roztoczy i owadów. Galasy mogą być tworzone na wszystkich praktycznie organach roślin. Na pędach, korzeniach, pąkach, kwiatach, owocach, a przede wszystkim na liściach. Galasy cechują się bardzo dużym zróżnicowaniem morfologicznym i bardzo dużą specyfiką gatunkową i stanowią kontrolowane przez owada deformacje tkanek roślinnych. Sam mechanizm kontroli jest nadal nierozpoznany. Pod względem bogactwa gatunkowego galasów w naszej florze wyróżnia się dąb, przy którym stoimy. Spotkać na nim możemy kilkadziesiąt gatunków galasów, często po kilka na jednym liściu. Możemy spotkać galasy na pędach dębu, na przykład letyniec szysznica, na owocach dębu, letyniec żołędziowy, na liściach galasówka długobrzuszka czy galasówka dębianka. Na liściach spotkamy również dwa gatunki rewisi, rewiś numizmatek i rewiś dębowy. Inne galasy spotkamy na róży, na przykład szyprzyniec różany, inne będą również na liściach topoli, na przykład mszyce z rodzaju przerostek, czy często spotykany na świerku ochojnik świerkowiec. Jakie cechy mają owady, które tworzą galasy? Otóż są to przede wszystkim owady niewielkich rozmiarów. Bardzo często są to monofagi, czyli gatunki, które wykorzystują tylko jeden gatunek rośliny albo rośliny z jednej rodziny. Mają często skomplikowane cykle rozrodcze i bardzo często występuje u nich zjawisko partenogenezy, czyli dziewoludztwa. Owady tworzące galasy należą do kilku rzędów. W Polsce jest to 6 rzędów. Dla przykładu można podać następujące rodziny: galasówkowate, pryszczarkowate, mszyce, kwietniczkowate, przezierniki należące do rzędu motyli, czy ryjkowce należące do chrząszczy. Od naukowej nazwy pryszczarkowatych
Cecidomidae pochodzi nazwa nauki zajmującej się galasami, czyli cecidologia. Jak wygląda rozwój galasa? Otóż możemy wyróżnić w nim trzy fazy. Pierwsza faza to inicjowanie. Następuje w momencie, kiedy samica złoży jajo w ściśle określonym miejscu, w tym miejscu, w którym wyrośnie późniejszy galas. Jajo bądź larwa, która z tego jaja wyjdzie, zaczyna wydzielać substancje, które zaczynają budować komorę. Zaczynają się pierwsze podziały komórkowe i to najczęściej na tkankach, które są już w pełni zróżnicowanych, na tkankach gospodarza, które już pełnią swoją funkcję i zaczyna ta funkcja się zmieniać, tworząc nową strukturę, jaką jest galas. Komórki gospodarza sąsiadujące z jajem zaczynają budować komorę, w której żyje larwa. Drugim etapem rozwoju galasa jest wzrost, czyli tworzenie się kilku części galasa. Możemy wyróżnić tutaj komorę larwalną, tkankę odżywczą, czyli miękiszową, oraz warstwę ochronną sklerenchymatyczną. W tym czasie następuje zwiększone pobieranie składników pokarmowych i asymilatów od rośliny gospodarza. Następują również zmiany struktury liści w pobliżu galasu. Wzrasta synteza związków fenolowych i tanin jako repelentów i fungicydów, czyli związków, które odstraszają inne owady oraz działają grzybobójczo. Trzecią fazą rozwoju galasa jest dojrzewanie. W tym czasie zanikają podziały komórkowe, galasy przyjmują swój ostateczny kształt i kolor, zmniejsza się pobieranie asymilatów od rośliny gospodarza i następuje intensywne żerowanie larwy, która podczas całego swojego rozwoju praktycznie nie wydala. To oznacza, że nie zanieczyszcza komory, w której żyje, komory galasa. Jest to możliwe dzięki temu, że ten pokarm, jaki wytwarza galas dla rozwijającej się larwy, jest do niej perfekcyjnie dostosowany i larwa nie ma potrzeby wydalania. W tym czasie również następuje lignifikacja zewnętrznych części galasów, stają się one twardsze, często bardzo twarde i niekiedy jeszcze przed pełnym rozwojem larwy galasy odpadają od rośliny na ziemię i tam dochodzi do ostatecznego rozwoju galasa, czyli wyjścia owada w formie doskonałej. Bardzo ciekawym zagadnieniem jest chemizm galasu. Otóż galas jest strukturą ściśle powiązaną z tkankami organów gospodarza, na których wyrasta. Często tkanki przewodzące rośliny wnikają w struktury galasu, dzięki czemu dostarczają składniki pokarmowe do tkanek galasa, które stanowią pokarm dla rozwijającej się larwy. Skład chemiczny tkanek jest odrębny od komórek gospodarza i od dawna jest w zainteresowaniu wielu badaczy. Przykładem związków, który został wyizolowany z galasów w 1786 roku przez szwedzkiego chemika Karla Schelle, jest kwas galusowy, związek, który jest powszechnie używany jako standard w analizie związków fenolowych i ze względu na swoje specyficzne właściwości jest wykorzystywany również w garbarstwie, w farmacji oraz w produkcji barwników czy atramentów. Do dziś galasy oraz ich oddziaływanie na tkanki gospodarza jest przedmiotem wielu badań naukowych. Jak wygląda budowa wewnętrzna galasów? Otóż budowa, mimo iż są one bardzo zróżnicowane, jest dość schematyczna. Centrum galasa zajmuje komora larwalna, czyli miejsce, gdzie wzrasta owad. Wokół komory jest warstwa tkanki odżywczej, która stanowi pokarm dla rozwijającej się larwy. A zewnętrzną warstwę stanowią tkanki ochraniające. I ten schemat powtarza się właściwie u wszystkich gatunków tworzących galasy. Część gatunków buduje galasy wielokomorowe. Wówczas w jednym galasie może rozwijać się wiele owadów. W galasach oprócz gatunków je tworzących można spotkać przedstawicieli innych pasożytniczych owadów, które żerują na larwach owadów tworzących galasy. A w niektórych dużych galasach występują ponadto gatunki tzw. inkwilinów, czyli owadów, które wykorzystują tkanki galasów, ale samodzielnie ich nie tworzą. Podsumowując, wiedza o galasach
do takich kilku punktów. Otóż galasy są tworzone przez owady należące do kilku rzędów i wielu rodzin. Powstawanie galasów ma miejsce na liściach i na wielu innych organach roślin. Wyróżnić możemy trzy fazy powstawania galasów, czyli inicjowanie, wzrost i dojrzewanie. Owady rozwijające się w galasach mają możliwość regulowania chemizmem galasa, jak i chemizmem tkanek roślinnych otaczających galas. A sam mechanizm powstawania galasów jest mało poznany, co zostało wyrażone przez Grahama Stone w takiej sentencji. Otóż mechanizm indukcji galasów jest nadal mało poznany, a zrozumienie molekularnych narzędzi użytych przez galasówki do manipulowania rozwojem roślin jest świętym gralem w aktualnych badaniach galasów. To oczywiście tylko wybrane wyniki prac napisanych przez naszych pracowników. Zachęcam do przeczytania wszystkich omówionych publikacji.